Cześć, dzień dobry. Tadej Pogaczar wygrał swoją trzecią Lombardię w karierze i piąty monument w karierze już kilka dni temu. A że minęło tych kilka dni, to nie będę opowiadał o samym przebiegu, wyścigu spadających liści, a o całym sezonie Tadeja Pogaczara, a może i całej jego karierze. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. I w sumie właśnie ten sezon Tadeja Pogaczara cały jest istotnym z punktu widzenia wyczynowego kolarstwa. No bo prawda jest taka, że w sobotę i niedzielę byłem na ostatnich wyścigach MTB swoich tego sezonu. Lombardię oglądałem ostatnie jakieś 60 km dość uważnie. Wiedziałem, że nie zdążę nagrać w niedzielę. W poniedziałek było już trochę późno i pomyślałem, że tak naprawdę lepiej będzie podsumować cały sezon Pogaczara kilka dni później, kiedy nad tym się zastanowię i również Was do tego zachęcam, no bo właśnie koniec sezonu to czas podsumowań, a nie ma nic fajniejszego niż szukanie pewnych wniosków, zależności, trendów i zastanowienia się, co dalej z Tadejem Pogaczarem. No bo tak, czy to jest kolarz tego sezonu? Myślę, że tak, nawet jeśli przegrał Tour de France z Vingegaardem. Ale z punktu widzenia całości, z punktu widzenia całej jego kariery i z punktu widzenia całego tego sezonu, naprawdę Tadej Pogaczar dokonuje rzeczy wielkich. Kolejny rok z rzędu jest w gazie od wiosny do jesieni, od Paryż-Nicea do Lombardii. Myślę, że najważniejsze z punktu widzenia ostatniej dekady, ostatnich dwóch dekad w zawodowym kolarstwie jest to, że kolarz, który wygrał dwukrotnie Tour de France, był na podium Vuelty, wygrał Flandrię. To jest wielka rzecz. Wygrał Flandrię w sposób zdecydowany. Co więcej, wygrał Flandrię z zawodnikami, którzy są no, absolutnie na topie. Mamy to kolejne wielkie pokolenie kolarzy klasycznych, a mimo to Pogaczar ich pokonał, Pogaczar ich zniszczył. Był zdecydowanie najlepszy na podjazdach, był zdecydowanie znakomity taktycznie, był świetny technicznie. No i taki tytan jak Mathieu van der Poel nie dał mu rady i o tym należy pamiętać. Pedersen, Van Aert, Küng, Asgreen, Trentin zostali daleko z tyłu. Koniec, cześć! Tadej Pogaczar wygrał Flandrię. Powtórzę to jeszcze raz. Gość, który wygrywał Tour de France, który kilka miesięcy później walczył o podium Tour de France, był drugi we Flandrii. To jest wielka rzecz. Dzięki temu do skompletowania monumentów brakuje mu Mediolan Sanremo, co wszyscy wieszczą, że się wydarzy, chociaż Mediolan Sanremo bywa oczywiście loteryjny, ale z takim przyspieszeniem jak ma Pogaczar i z umiejętnościami zjazdowymi to jest niewykluczone. Wszyscy się zastanawiają, co z Paryż-Roubaix, ale patrząc na to, co Pogaczar wyprawiał rok temu na brukach, gdy etap Tour de France prowadził po brukach i jak radził sobie we Flandrii, nie jest to wykluczone, chociaż oczywiście ta perspektywa jest, myślę, że dużo bardziej odległa. Wspomniałem o zjazdach i tak Pogaczar jest znakomitym zjazdowcem, chociaż zdarzają mu się błędy, ale Pogaczar zjeżdża odważnie i zjeżdża znakomicie technicznie. No i Lombardię, którą, przypomnę, wygrał po raz trzeci, to jest naprawdę duża rzecz, Lombardię wygrał na zjazdach. Tak jak Lombardię na zjazdach wygrywał Vincenzo Nibali, będący znakomitym zjazdowcem. Lombardię, która była rozgrywana w bardzo wysokim tempie, o ile się nie mylę, podjazd Ganda, ostatni podjazd dnia i ostatni podjazd tegorocznego sezonu klasyków. No i de facto ostatni duży podjazd tegorocznego sezonu w Europie. Pokonali, czołówka pokonała w bardzo wysokim tempie, szybciej niż w 2021 roku, mimo że właśnie to już jest końcówka sezonu, tam zdarzały się jakieś kryzysy, a to odpadali, a to wracali. Roglic był taki troszkę niepewny swego, ale również był istotny i był w tej grupie. Duża zasługa tego tempa to Rafał Majka i Adam Yates. Po raz kolejny w tym sezonie obaj mają wybitny sezon.
naprawdę znakomity. Śmiem twierdzić, że Rafał Majka być może jest w najlepszej dyspozycji i podjeżdża najszybciej albo prawie najszybciej w swojej karierze. Także to oni zrobili to tempo. No a Pogacar odjechał na zjeździe. No i pojechał po swoją trzecią Lombardię, po swój piąty monument, co jest absolutnie imponujące. Być może miałby tych monumentów więcej, ale właśnie jego kampania klasyków wiosennych zakończyła się kraksą i złamaniem nadgarstka podczas Liège-Bastogne-Liège, co prawdopodobnie zaburzyło jego przygotowania. Oczywiście tam jeździł na trenerze, potem trenował na szosie, natomiast nałożyły się dwie rzeczy. Nałożył się bardzo intensywny sezon wyścigowy, nałożyła się bardzo intensywna wyścigowa wiosna z zaburzonymi przygotowaniami, no i na Tour de France nie był w najwyższej dyspozycji z jednej strony. Zdarzały mu się gorsze dni. Gorszy dzień był przede wszystkim na Col de la Loze, gdzie tak naprawdę na dobre przegrał Tour de France, chociaż wszyscy pamiętamy czasówkę, którą w imponujący sposób pojechał Vingegaard, ale tam Pogacar był wciąż bardzo, bardzo dobry. Nie był najlepszą wersją siebie, natomiast był wciąż bardzo, bardzo dobry. Natomiast Tour de France przegrał na Col de la Loze, gdzie z kolei trzeba pamiętać o tym, że prawdopodobnie był chory, bo na jego ustach widoczne było tak zwane zimno. W związku z tym te wszystkie małe elementy zakończyły się, sprowadzają się do tego, że Pogacar z Vingegaardem Tour de France przegrał. Ale chwilę później powrócił i chwilę później ścigał się w Mistrzostwach Świata, gdzie był trzeci na tej wariackiej trasie, na trasie, która teoretycznie nie powinna mu sprzyjać, która była de facto właśnie dla Van der Poela, dla Van Aerta, a Pogacar był tam trzeci. Po ciężkim sezonie, po zaburzonych przygotowaniach do Tour de France. No i właśnie, ma medal Mistrzostw Świata ze startu wspólnego, co również samo w sobie jest imponujące w tym wszystkim. To jest właśnie tych sukcesów Pogaczara, choćby w tym jednym sezonie jest bardzo dużo. No i pojawiają się pytania, czy Pogaczar jest kolarzem klasycznym, czy Pogaczar jest kolarzem etapowym. No i ja nie lubię takich porównań, ale jeśli o kimś mówiło się, bo często mówi się tak, że ten czy ów kolarz jest następcą Merksa, no to realnie Pogaczarowi do tego następcy Merksa jest najbliżej. Naprawdę imponujący sezon, imponująca kariera, monumenty, klasyki, etapówki, Walońska Strzała, Amstel Gold Race. Jeśli jest w topowej dyspozycji lub w bardzo dobrej dyspozycji, bo tutaj też trzeba powiedzieć, że no Lombardia jest tym monumentem, tak przeskakuje od początku sezonu do środka sezonu, do końca sezonu, ale staram się łączyć pewne fakty w grupy zamiast iść chronologicznie, bo myślę, że to ma troszkę większy sens. Lombardia jest takim klasykiem, który sprzyja oczywiście kolarzom specjalizującym się w wyścigach etapowych. No i tutaj nie padają rekordy prędkości na podjazdach, bo wszyscy tak czy inaczej są już trochę ubici. Nawet jeśli ktoś wraca po dłuższej przerwie, to jest w stanie, a jest tym typowym kolarzem, to jest w stanie tutaj zrobić dobry wynik. Tak było z Nibalim, tak było z Thibaut Pinot, tak było też z Pogaczarem, który całą kampanię jesienną włoskich klasyków pojechał budując szczyt formy na ten najważniejszy sukces, czyli właśnie na Lombardię. No bo na Emilii kończącej się podjazdem do Bazyliki San Luca w tym roku przegrał z Rogliczem, w zeszłym roku przegrał z Masem. Emilia, ważny, prestiżowy wyścig, no ale cóż powiedzieć, Lombardia jest ważniejsza i Pogacar na Lombardii był lepszy. Co więcej, no można mówić, że dla kogoś, kto wygrywał Tour de France będzie najważniejszy, ale kurczę, Pogacar wygrywał Tour de France dwa razy, a teraz gromadzi inne sukcesy. Myślę, że Tadej Pogacar, kiedy skupi się wyłącznie na Tour de France albo w dużej mierze na Tour de France, będzie w stanie nawiązać rywalizację z Jonasem Vingegaardem lub z jakimś innym wielkim talentem, który nam się za chwilkę objawi, bo wierzę, że
W tym momencie sytuacja w wyczynowym kolarstwie wygląda w ten sposób, że to nie jest tylko pojedynek, chociaż do tego się to sprowadza w wynikach, w mediach i tak dalej, ale no, ten dopływ talentów jest tak szybki, że to myślę, że to nie będzie w najbliższych latach jeden na jeden ciągle Pogacza z Winegorem. Pamiętajmy, że drużyna Jumbo się rozszczelniła. Była ta cała drama transferowo-sponsorska, która na razie zakończyła się tylko odejściem Primoża Roglicza do Bory, do Bora Hansgrohe. Oprócz tego mamy Evenpoola, który właśnie no, miał podjąć rękawice i mieliśmy oglądać wielkie starcie Evenpoola z Pogaczarem podczas Liège Baston Liège. Tam Pogaczar wypadł, doznał kontuzji, natomiast karta się zupełnie odwróciła i właśnie tak wygląda kolarstwo, tak wygląda sport, tak wygląda kurczę życie. Kolarstwo jest wielką metaforą życia, jeśli można tak powiedzieć, troszkę trywializując albo mówiąc poważnie, wybierzcie jedno z dwóch. Karta się odwróciła i na Lombardii to Evenpool, który miał no, powalczyć w tym monumencie, miał się rozliczyć z Lombardią, gdzie przecież jego kariera została wstrząśnięta tuż po jej wielkim wybuchu, gdzie spadł z mostu, przypominam, i doznał kontuzji, gdzie na Giro, w związku z tym mówię w ogóle o włoskich wyścigach, na Giro mu nie idzie, z tego Giro się dwa razy już wycofał, no i Evenpool upadł. Upadł w pierwszej części wyścigu, no i znów nie zmierzył się z Pogaczarem. Zatem oni tak naprawdę nie bardzo mieli możliwość zmierzyć się jeden na jeden, będąc w niezłej dyspozycji. A to wszystko powoduje, że właśnie tych układów, układzików, opcji rywalizacji jest więcej niż tylko Pogaczar versus Vingegaard. Co więcej, Pogaczar tych frontów ma więcej, bo ma fronty klasyczne, ma fronty etapowe. W związku z tym to wszystko naprawdę wygląda bardzo ciekawie. No i właśnie, mówię o wielu frontach, wymieniam cały czas te znakomite wyniki, mówię o wyjątkowości zwycięstwa we Flandrii, mówię o kolekcjonowaniu monumentów, mówię o rywalizacji w Tour de France, a przecież no, każdy zwycięzca Tour de France, od każdego zwycięzcy Tour de France oczekujemy, że w końcu zmierzy się z Giro d'Italia, a może jeśli mamy zawodnika o tak wielkim potencjale, to myślimy o tym, że może ustrzeli dublet, czyli wygra Giro i Tour, albo Tour i Vuelta w jednym roku. Mamy wreszcie rok olimpijski przecież za moment i oczywiście trasa w Paryżu no nie będzie dla Pogaczara, ale z drugiej strony trasa w Glasgow też nie była dla Pogaczara, a przywiózł stamtąd medal. W związku z tym tych narracji, tych oczekiwań, tego wszystkiego jest tak wiele, że po prostu głowa pęka. Głowa pęka i myślę, że pęka głowa Pogaczara też, że no, głowią się w ekipie Emiratów, że głowi się Inigo San Milan, wybitny trener, wybitny fizjolog, który prowadzi Słoweńca, który przygotowuje go od strony fizycznej. Jak to wszystko pogodzić? Bo tego do pogodzenia jest bardzo, bardzo dużo i to naprawdę jest skomplikowane, jeśli trudno jest to ogarnąć kibicom, ten ogrom potencjału Tadeja Pogaczara, jeśli trudno jest go podsumować komentatorom, to naprawdę tym trudniej jest to zrobić samemu zawodnikowi i jego ekipie. No i właśnie, cóż z tym zrobić? Cóż z tym zrobić? Jak go sklasyfikować? Myślę, że przede wszystkim, mimo właśnie porażek w Tour de France, Pogaczara należy sklasyfikować jako kolarza niezmiernie skutecznego. I tutaj być może narażę się fanom Wouta van Aerta, bo Wout van Aert niewątpliwie jest jednym z najbardziej utalentowanych kolarzy na świecie, być może jest jednym po prostu z najlepszych kolarzy na świecie, ale zwróćcie uwagę, jak na tle Tadeja Pogaczara inaczej prowadzi karierę Wout van Aert, mimo że van Aert jest w drużynie, która, tutaj znów będzie mała dygresja, van Aert jest w drużynie, która jest niezmiernie precyzyjna, która działa niezmiernie naukowo, która nie pozwala sobie na takie wyskoki jak Pogaczara. Przez wyskoki Pogaczara mam na myśli jego salta do basenu w czasie dnia przerwy Tour de France, jego jazdę na monocyklu tuż przed Lombardią, gdzie można się łapać za głowę, cóż ten chłopak wyczynia, gdzie można wypomnieć mu jakieś rapowanie o COVID-zie w
czasie lockdownów. Można się zastanowić, co ten chłopak wyczynia, że przecież to jest nieprofesjonalne, że może dostać kontuzji albo szkodzi wizerunkowi swojej ekipy. Z drugiej strony można mówić, hej, przecież robi wirale i robi zasięgi sobie i swojej drużynie, w związku z tym no, promuje marki, których logotypy ma na stroju, promuje swoją markę osobistą. To wszystko znów jest zagmatwane i to znów daje bardzo dużo możliwości do dyskusji, do interpretacji, do angażowania się. W związku z tym niewątpliwie właśnie Pogačar ma tę gigantyczną charyzmę, urok osobisty, jakiś dar przyciągania uwagi do siebie, ale jest przy tym wszystkim śmiertelnie skuteczny. Van Aert również łapie się wielu srok za ogon, jest super pomocnikiem, jest teoretycznie no, tytanem fizjologicznym, tytanem mocy, utalentowanym wszechstronnie, znakomicie jeździ na czas, finiszuje, ma ten Tour de France, gdzie wygrywał każdy rodzaj etapu, sprint, etap górski przez Mont Ventoux, finisze z peletonu, ale właśnie no, Pogačar ma 5 monumentów, a Van Aert wygrał Mediolan Sanremo i to taki dziwny, bo covidowy, więc w dziwnym terminie. I choć Van Aert no, zwycięstw ma wiele, no to jest nieskuteczny koniec końców. Jeśli postawimy Pogačara koło Van Aerta, to po prostu Pogačar jest super skuteczny. To nawet nie chodzi o same liczby, ale też o jakość tych zwycięstw, które Pogačar odnosi. W związku z tym właśnie no, drużyna Jumbo-Visma jest tą, która teoretycznie jest się w stanie sfokusować, skupić na celu, a zawodnik taki jak Van Aert tego nie jest w stanie zrobić, bo nazwijmy to po imieniu, no, tej skuteczności w najważniejszych momentach mu brakuje, a Pogačarowi nie. W związku z tym to jest następna rzecz, która imponuje, to jest następna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę i która sugerowałaby, że tak, to Tadej Pogačar jest w tym momencie najlepszym kolarzem na świecie, nawet jeśli nie wygrywa Tour de France. Myślę, że nawet gdyby Jonas Vingegaard wygrał Vueltę w tym roku, gdyby nie te wszystkie zamieszania w jego drużynie i różne cele i układy osobiste, to wciąż sezon Pogačara należałoby uznawać za lepszy niż sezon Jonasa Vingegaarda. I cóż, myślę, że będę zmierzał już do końca tego wywodu. Jestem bardzo ciekaw waszego zdania. Jak oceniacie Tadeja Pogačara? Jestem bardzo ciekaw, jak oceniacie ten sezon Tadeja Pogačara. Bogaty w zwycięstwa. Paryż-Nicea, Amstel Gold Race, Walońska Strzała, Flandria, Lombardia, medal Mistrzostw Świata, podium Tour de France. To wszystko no, powala na kolana. W połączeniu z jego właśnie obecnością w social mediach, z jego wygłupami, z jego stylem jazdy, z jego bezkompromisowością na szosie, z tymi szaleńczymi atakami. Przypomnijmy Tour de France, gdzie on naprawdę szarpał od początku i gdy tylko czuł się dobrze, albo gdy wiedział, że następny dzień nie wiadomo jaki będzie, bo jego przygotowania były zaburzone, to szarpał i atakował. I to w dużej mierze dzięki niemu, dzięki jego obecności podczas Tour de France mieliśmy tak wielki spektakl i ten Tour de France był tak dobry. Żeby nie było wątpliwości, drużyna Jumbo-Visma, absolutna dominacja, perfekcja i poziom sportowy, którego nie obserwowaliśmy od 25 lat, jeśli chodzi o tempo na podjazdach, jeśli chodzi o jazdę na czas. Tutaj naprawdę wielkie pokłony lub wielkie pytania, w zależności jak wolicie, ale bez Tadeja Pogačara Tour de France tegoroczne i zwycięstwo Vingegaarda nie byłoby tak spektakularne. Zatem jestem niezmiernie ciekaw tego, co o tym sądzicie, jak oceniacie i co uważacie Tadej Pogačar powinien zrobić w roku olimpijskim. Zatem dziękuję Wam uprzejmie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.